Cześć kochani, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy robić pierś z kurczaka. Kiedyś nagrałem filmik, pokazałem wam jak rozebrać kurczaka i teraz właśnie mamy tutaj pierś z kurczaka, którą będziemy piec. Najpierw ją obsmażymy na patelni, później ją wrzucimy do piekarnika na wolny ogień, żeby się ładnie dopiekła na skórze i będzie elegancka. Do tego zrobimy kokosowy ryż z takimi troszeczkę indyjskimi przyprawami. Dodamy tą pierś z kurczaka ze sweet chili sosem. Więc pierś kurczaka musimy sobie posolić. Ja używam sól morską, wy możecie użyć zwykłą sól. Raczej obficie, dlatego że to jest spory kawałek mięsa. Ok, patelnia mi się tutaj nagrzewa. Dajmy odrobinkę oleju. I patelnia musi być bardzo gorąca. Moja pierś z kurczaka ma kostkę, także sobie łapię za kostkę i wrzucamy na patelnię tak od siebie, żeby się nie poparzyć. Dobrze, chcę sobie troszeczkę przycisnąć i raczej na dużym ogniu obsmażamy skórę. Taka pierś z kurczaka ze skórą jest najlepsza, dlatego że w skórze jest dużo tłuszczu i ten tłuszcz nam właśnie wejdzie w mięso, a pamiętajcie, że tłuszcz to jest cały właśnie smak, cały aromat. Pewnie dziewczyny na diecie się ze mną nie zgodzą, no ale niestety, tak to jest, taka jest prawda. Widzicie, że moja pierś jest bardzo ładnie obsmażona. Obsmażamy drugą stronę. W tej chwili pierś kurczaka wraca na skórę. Wrzucamy kawałek masełka. Ja mam tutaj ząbek kostków, który sobie wcześniej zgniosłem. Możemy sobie troszeczkę pooblewać tym masłem i obłożyć kostkiem. I w tej chwili taka właśnie pierś kurczaka ląduje do piekarnika na dokładnie nie wiem ile, ale na niską temperaturę, jakieś 100-120 stopni i podejrzewam, że ona zajmie jakieś 15 minut, 20 minut. Ja mam taki termometr i sobie właśnie sprawdzę później temperaturę dokładnie i wam dokładnie powiem, ile czasu ona zajęła. Ok, więc wracamy z naszym kurczaczkiem, który właśnie wyszedł z piekarnika. Widzicie, że temperatura była bardzo niska, że nawet nie skwierczy na tej patelni. Sobie zajrzycie, ten kurczaczek jest taki właśnie tuż upieczony. Włożymy termometr. I tak właśnie ma być do 60 stopni. To sobie doprowadzimy. O, jest 60 stopni. W tej chwili właśnie taką pierś z kurczaka, widzicie, że ten tłuszcz z tej skóry się cały wytopił, ona jest fajna i chrupiąca. W tej chwili moja pierś ląduje tam na taką kratkę, żeby sobie odpoczęła. Ja jeszcze ją zaleję tym właśnie masełkiem i pierś sobie odpoczywa. Dobrze, teraz do naszego dania musimy zrobić sobie ryż kokosowy. Tu mam już rondele, który mi się nagrzewa i mam kokosa, którego właśnie rozbiliśmy, jak tam widać. Nie było to najłatwiejsze zadanie. I teraz nie przejmujcie się tą skórką, jak to będziemy trzeć bardzo cieniutko i trzemy właśnie kokosa do suchego garnka. I teraz go tak jakby stostujemy sobie w tym garnku. Ważne jest, żeby takim właśnie kokosem sobie to troszeczkę poruszać, żeby on nabrał ładnego brązowego koloru. Ok, widzicie, że zaczyna się rumienić i w tej chwili dodajemy do tego inne składniki. Dodajemy ziarenka musztardy, czyli gorczycy czarnej. Troszeczkę przesmażamy. Teraz cebulka. Cały czas to wszystko robimy w suchej patelni. Drobno posikana czerwona cebulka.
Tutaj mam kilka listków kary listków, które najlepsze są świeże. Też niestety nie udało mi się ich dostać, ale te właśnie listki suche też można sobie ładnie pokruszyć. Dodajemy ryż. Ugotowany. Ugotowany oczywiście. I to jest ryż basmati. Zapomniałem o jeszcze jednym ważnym składniku, którym jest chili. Odcinamy końcówki chili, rozpłaszczamy je sobie. Odcinamy tak. I teraz kroimy takie cieniusieńkie paseczki. Temperaturę, niech ryż nam się powolutku grzeje. W tej chwili bierzemy kolendrę. Kolendrę świeżą z łodyżkami. Siekamy, nie musi być pięknie drobno. Po prostu siekamy. Ok, wrzucamy do ryżu. Ryż pachnie przepięknie. Dodajemy sól, odrobinę pieprzu i nasz kokosowy ryż jest gotowy. Następnie pies kurczaka wraca na patelnię, tylko żeby się odrobinkę zagrzała. Tylko z zewnątrz, ona gwarantuje Wam, że w środku jeszcze jest ciepło. W tej chwili nakładamy ryż, który cały czas jest fajny i gorący. Pierś kurczaka ja sobie tak natnę. Widzicie, że jest fajna i soczysta. Bardzo elastyczna, ładna. W tej chwili ląduje tutaj. Nasz sweet chili sos, którego niestety nie widać na naszym talerzu. I teraz dużo świeżej kolendry. I tyle. Nasze danie jest gotowe. Kochani, spieszymy się bardzo, bo musimy lecieć po Zuzie do szkoły. Także danie jest gotowe. Niestety nam wystygnie. Ale naprawdę warte wypróbowania. Ryż jest bardzo aromatyczny. Sweet chili sos nadaje ostrości, ale i tej słodyczy. Pierś kurczaka upieczona perfekcyjnie. I to wszystko. Kochani, zapraszam Was na mój Facebook, zapraszam na Twitter, zapraszam do odwiedzania częstszego mojego kanału. Dużo fajnych przepisów, dużo różnych metod, jak kroić cebulkę i takie rzeczy. Wszystko się powoli będzie pojawiało. I dziękuję serdecznie, lecimy, pa, pa.